car is inbound. Continue tracking. Dorwali nas. Jakieś Khaled al-Assad i jego ludzie nas dorwali. I prowadzą nas. Na egzekucie chyba. Ała! Cel sobie na to zasłużyłem. Ale temat z mordy brzydką. Ja teraz zaufali tobie. Terroryście. Mordercy. Gwałcicielowi. Ilu ich tu jest? Ja was wszystkich pozabijam. To się chyba nie patrzysz. Ta muzyka. Ta lokacja, ten klimat. To mówi samo za siebie. Tutaj akurat cywile są mordowani. Nie zostanie nic zrobić. Khaled al-Assad przejmuje władzę. Terroryzuje tutaj wszystkich. I nikt nie jest w stanie mu się przeciwstawić. Nasze wojsko zostało rozbite i terroryści przejmą władzę. Harabi. Tutaj niektórzy próbują walczyć, ale nie dają rady. Jest źle. Bardzo źle. Całe miasto jest otoczone przez wrogie siły. Helikoptery. Ludzie uciekają. Ta was prawdziwą siłę, czyli mordowanie wszystkich jak leci. Terroryzowanie i gwałcenie. A, wolni, to wy tutaj zazwyczaj niewola, a nie wolność. Nawet w oryginalnej wersji. Tak ona wygląda przepięknie. I dalej trzyma stary klimat, który się znał z dzieciństwa. To się między nim u brata grało. W taką grę jak Call of Duty, teraz Modern Warfare. Ja grałem u brata w Call of Duty. Stare czasy. Dzieciństwa. Teraz nagrywam. Ponownie. Ała! Dlaczego wy mi to robicie? Nic wam nie zrobiłem. Khaled al-Assad przejmuje władzę. W ostry i brutalny sposób. Nie taska się i nie waha. Tego pana sobie zapamiętajcie. Odegra was rolę w tej grze. On współpracuje z Khaledem al-Assadem. No to chyba to już mój koniec.
Zagadaj o krutym świecie.